obudź się! A, Boże! Nie widzisz, że próbowałam spać. W ogóle... Czekaj. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. O, tutaj jesteś. Jezu. No cześć, hej. Słuchaj, nie uwierzysz, co się stało. No nie, dopóki mi nie powiesz. A w ogóle... Czekaj, czy ty spałeś w robocie? Nie, nie, nie. Skąd? No i szczerze mówiąc, dobrze, że mnie stąd zabierasz. To jest trochę strasznie. Patrz na to. Czuję, że jak nie patrzę... Że jak nie patrzę, to ktoś inny na mnie patrzy. Patrz na to, pa. Ała, moja głowa. No, to o co chodzi? A, słuchaj. Chodzi o to, że... A co ja ci będę gadać? Chodź ze mną. Nie, nie mogę. Ja tu pracuję. A, pomoc! Dobra, chodź. Boże. No dobra, ale gdzie idziemy? Powiedz mi. No dobra, w sensie nie powiem ci, gdzie idziemy, ale mogę ci powiedzieć historyjkę. Słuchaj, dobra. Czyli deal jest taki, masz tutaj dwa bilety na ten, na wyjazd tam do Kataru, ale... Ha, dawaj to! No nie dałeś mi dokończyć. No, o co chodzi? Ale odbiorę ci pracę. Ha, ha, ha. Ale ja nie mam pracy. Czekaj, co? To dawaj! Aha. Super. Dobra, a gdzie my w ogóle... Dobra, to było trochę długie wspomnienie. Poza tym, skąd to wziąłeś? No skąd wziąłem, to wziąłem. Poza tym nie słuchałeś historyjki? No wiem, tylko trochę się zagubiłem. Poza tym, jak my tam mamy pojechać? Przecież Katar jest mega daleko. O, właśnie, tym. Co tam znowu wymyśliłeś? Hej, co się stało? Nie, bo jak... Bo jak uciekałem, to temu typowi wypadły klucze do garażu. Ale po prostu... no wziąłem je. Jak się za mną rozglądał. Aha, a nie mogłeś ukraść auta? No nie, bo by usłyszał silnik. Więc... no, nie wiem, czy możemy tym pojechać. Szczerze mówiąc, to by było trochę dziwne. Dobra, pokaż to tam... Aha. Chyba samochód jego żony. No raczej, bo tam miał już jednego. Myślałam, że zostanę tutaj pusty garaż, ale całe szczęście nie. Naprawdę będziemy jechać Cinquecento? No tak, ba! W sensie lepsze byłby już Seicento, ale Cinquecento? No, ja ci powiem, że jeszcze nigdy nie miałem auta. No dobra, ale tak zanim w ogóle wyjedziemy, to czy ty umiesz prowadzić? Oczywiście! Uff. Że nie! Co? Nie! Dobra, to my jesteśmy tutaj i jedziemy do Kataru, tak? To jest Rosja, to jest Kazachstan, to jest Kryzystan, to jest Afganistan, może ile tych jest Stanów? Boże, przez Uzbekistan. Czemu jedziesz po Skandynawii? Jak to w ogóle do Finlandii jak to w ogóle do Islandii dojechałeś tym autem? Nie wiem, nieważne, czekaj, włączę sobie Google Maps. O. To chyba ta mała wysepka. No, jest nawet tutaj jego flaga. No i widzisz, już dojechaliśmy. To jest flaga Bahriahamu. Ale nie ma tego złego. Po drugiej stronie jest Katar, tak dosłownie. Aha. No bo zobacz, czy ty naprawdę zrobiłeś całą mapę Azji tylko po to, żeby pokazać, widzą, nie mam czwartej ściany. No zobacz, tutaj jest Bahrajn, co nie? Tutaj gdzie pojechałeś, nie wiem, jak ty przez morze przyjechałeś, to znowu, no. A tutaj jest Katar. No. Więc w sumie wystarczy nam przejechać przez morze. Okej. A więc tak, widzowie. Dojechaliśmy na mecz z Meksykiem. Było trochę nudno.
Polski z Arabią Saudyjską. Ja, wygraliśmy. Tak, tak, 2-0. I teraz czas na Argentynę. Bum, bum, bum. A wy za kim jesteście? Boże, trwa 5,5 minut.